Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Witamy w długo oczekiwanym odcinku podcastu Coffee Spot z Polska, tym razem o herbacie, a jest z nami Marcin z Happa to Mamy. Cześć, tutaj Marcin. Cześć, no mogę tylko powiedzieć słuchaczom to, co bardzo często mówi się w podcastach. Żałujcie, że nie słyszeliście tego, co było na offie, no, bo ten podcast wtedy by się wpisał w kategorię, która jest najlepiej słuchana w Polsce podcastów, czyli true crime. Tak, zdecydowanie. True crime i prawdziwe historie. Trochę też prawdziwe historie, nie wiem, gdzie to leci, czy jest taki program jakiś na TVN albo na Polsacie, gdzie ludzie opowiadają jakieś takie swoje... Na Netflixie na pewno coś takiego jest. A, okay. Może Trudne Sprawy. A może Trudne... O, ja właśnie o tym myślałem, przepraszam. Zdecydowanie Trudne Sprawy. Myślę, że moje życie to jest w ogóle Trudne Sprawy. No żałujcie, że nie słyszeliście tej historii, ale nie będzie jej w tym podcaście. Za to będzie dużo pytań o herbatę i jedno pytanie o kawę dosłownie. Tak. Zaczynamy naszym standardowym pytaniem. Czy pamiętasz swoją pierwszą kawę? Może nie pamiętam dokładnie swojej pierwszej kawy, ale pamiętam, że moja pierwsza kawa na pewno była, no tak jak patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, na pewno by to była jakaś ciemno wypalana kawa, bo ja pamiętam, mi się kawa zawsze kojarzy z gorzkim smakiem, taką czekoladą i to jest chyba to, co mi zostało, może z tamtego czasu, że to jest jedyna kawa, która tak naprawdę mi smakuje. Lubię gorzki taki czekoladowy posmak, więc to jest chyba to. A ile miałeś lat? O kurde, ja dosyć późno zacząłem takie rzeczy. Ja w ogóle późno... Ja późno dojrzałem, nie wiem. Bo późno zacząłem pić alkohol, późno zacząłem palić papierosy, ale też szybko je rzuciłem. No i wszystko było późno, że tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że miałem na pewno po 20 roku życia dopiero napiłem się kawy pierwszy raz. Myślę, że nigdy tego nie potrzebowałem jakoś specjalnie, szczególnie, że byłem... Może nie, że jestem nadpobudliwy, ale mam dużo energii. Więc kawa często na mnie działała negatywnie. Dlatego te herbaty i ta matcha stała się dla mnie takim może zbawieniem nawet dla mojego życia, żeby się jakoś ogarnąć po prostu, nie? W ten sposób. A wiadomo, każdy potrzebuje kofeiny czy teiny. No ostatnio widzę na Instagramie jakieś filmiki, że ta kofeina jest zła i w ogóle jakieś takie rzeczy. No wszystko jest złe w za dużych ilościach. Wszystko jest dobre też w odpowiednich ilościach, nie? Więc jakby... To może odwracając pytanie, czy pamiętasz w takim razie tę pierwszą herbatę, która sprawiła, że zmieniłeś do niej podejście, ta, która była objawieniem? Zdecydowanie. Pierwszą herbatę pamiętam bardzo dobrze. Taką dobrą herbatę pamiętam dobrze. To było 6-7 lat temu, kiedy poznaliśmy się z Szotą i on mnie zabrał do Japonii, takiej prawdziwej Japonii. Już nie, że byłem sam jako turysta, tylko do takiej właśnie prawdziwej Japonii. I to też nie było, że poleciliśmy na plantację. To było bardziej też takie turystyczne, takie, o, Japończyk pokaże Polakowi, jak wygląda Japonia, ale taka prawdziwa Japonia, więc Szoty mama zrobiła nam całą listę w ogóle super herbaciarni, które są w okolicy i w ogóle, i też matcha. No i tak naprawdę pierwszą taką wysokiej jakości herbatą nie była właśnie zielona herbata znana jako sencha itp., tylko to właśnie była matcha. I to było coś takiego, co no jest, mówi się tak, że do matchy trzeba się przyzwyczaić, do tego trzeba tam wypić 7 razy, czy coś takiego, żeby ten smak zdobyć. On zdobył od razu serce. Głównie z tego powodu pewnie też, że no w Japonii jest też inna woda, jakby wszystko smakuje tak delikatniej, tak miękko. No i to jest zdecydowanie jest taka herbaciarnia, która znajduje się w centrum Osaki. Wielkie wieżowce dookoła, brama taka wjazdowa, trochę to wygląda jakby się wjeżdżało do wielkiego garażu, ale po wejściu w tę bramę nagle znajdujesz się w japońskim ogrodzie, nie? Dom, tradycyjny dom, w ogóle tam w środku wszędzie się siedzi na podłodze i jesteś w ogóle w innym świecie nagle. I więc cała ta atmosfera, wszystko to, przecież pewnie to spowodowało też, że ta herbata tak dobrze mi smakowała, bo uważam teraz w tym momencie, po już takim doświadczeniu, że już więcej tych herbat jest, lepszych miejsc, nie? Już tam nie uważam, już tam bym nie poszedł znowu, bo wiem, że są miejsca, gdzie znajdę jeszcze lepszą, więc to jest takie fajne, ale nadal, że zacząłem już od takiego i tak wysokiej poprzeczki, wysokiej półki. No, więc o. Kiedy pisałam artykuł do Coffee Spotsów o herbacie, to wspomniałeś o tym, że wszystkie rodzaje herbaty pochodzą od jednej rośliny i tak. Potem różnią się obróbką. Tak. Jak to w ogóle działa, że jedna herbata przekształca się potem w tyle różnych i czym one się potem różnią od siebie? Pierwsza rzecz jest taka, znaczy jest jedna roślina, tak? Ale przez to, że ona jest uprawiana w różnych regionach świata, czyli mamy różną glebę, różne warunki atmosferyczne, różną wodę, różne
sposoby też uprawy na pewno są, no to ta roślina automatycznie zmienia swoją genetykę, więc już to spowoduje to, że są one inne. Ale no, przede wszystkim decyduje to o tym już ten proces obróbki. Japońskie herbaty są bardzo, bardzo delikatny sposób zbierane z krzewów. I też ten proces jest dosyć szybki, żeby przejść z tego zbioru do od razu jakby do takiego steamingu tej herbaty, bo herbata w momencie liście, w momencie zbiorów, one już zaczynają się utleniać. Jak zaczynają się utleniać, no to już one tracą kolor, a więc jakby to po to, żeby zapobiec temu procesowi utleniania i ta zielona herbata była jak najbardziej zielona, jak to jest możliwe, ten proces idzie od razu w ten sposób, żeby ta herbata była właśnie najpierw zebrana, później był ten steaming, później była suszona, przez to, że ona się suszy i ten poprzedni proces powoduje też to, że igiełki są wtedy takie, no nie igiełki, liście są, właśnie wyglądają jak igiełki, nie? Chińskie herbaty na przykład, mimo tego, że no powiedzmy odległość jest bliska, no to tutaj już jakby nie ma tego procesu, tego steamingu po zbiorach, tylko od razu one są jakby w takich kotłach, powiedzmy, prażone, na takich, na ściankach są przyklejane i wtedy te liście się zwijają w takie śmieszne ogonki, nie? Więc te chińskie herbaty już zupełnie będą inaczej wyglądać. Znowu na przykład mamy herbaty, nie jestem alfą i omegą, jeżeli chodzi o herbaty z innych krajów, ale na pewno no, tutaj, jeżeli mamy herbaty czarne, no to tutaj ten proces oksydacji jest no, intensywny bardzo, żeby ta herbata osiągnęła taki kolor. No i wtedy też osiąga inny zupełnie smak, więc to jest tak naprawdę chemia. Biologia, nie? To wszystko to działa, tak naprawdę wszystkie procesy, które zachodzą w naturze powodują to, że te herbaty są zupełnie inne, mimo tego, że to jest ta sama roślina. Tak samo jest też z innymi roślinami, nie? Jak mamy pomidory malinowe polskie, uprawiając je w Chinach przez kilka lat, one staną się zupełnie innymi pomidorami, nie? Przez to, że genetyka się zupełnie zmieni. O. Bardzo mi się podoba lekkość, z którą powiedziałeś na samym początku, że po prostu polecieliśmy do Japonii i w Osace wypiliśmy herbatę. No to jest dla mnie takie... Bardzo mi się to podoba. Jestem fanem. No i co? I zakochałeś się w tej herbacie i stwierdziłeś, będę to robił w życiu? Na pewno zakochałem się w herbacie. Ale zobacz, że szybko wszedłem w ten tryb prawdziwej historii. Tak, i teraz jesteśmy już trudne sprawy. Nie było żadnych głowie. Trudnych spraw, właśnie to jest najlepsze na samym początku, bo to było tak bardzo organicznie wszystko się wydarzyło. O organiczności też porozmawiamy. Tak, to było takie zupełnie takie naturalne, że... Marcin, pauzę herbatę od 7 lat. Tak. Tabelka na dole. Ja zawsze kochałem Japonię, nie? Zawsze dla mnie Japonia była czymś takim bardzo bliskim. Myślę, że może bliskim, lecz dalekim. W poprzednim życiu może byłem Japończykiem, nie? Może tak coś tam czuję, że coś tam to było. Ale no, świetnie się dogaduję z Japończykami, więc to dla mnie było już taką super ważną rzeczą. A dla Japończyków jakby herbata to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, nie? No bo jak powstała ceremonia herbaciana, przyszedł taki mnich do Japonii, który nazywa się Senno Ikkyu i on prowadził całą tą ceremonię herbacianą bardziej dla mas. I wtedy on stworzył 4 jakby słowa, które tą herbatę definiują, ale i herbata definiuje też japońskie życie. Jednym z takich słów jest słowo wa, które mówi o balansie, mówi o tym, żeby znaleźć tą harmonię w życiu, żeby międzyludzka harmonia była, żeby nie powodować konfliktów itp. I to strasznie dla mnie też jakby bardzo takiego, powiedzmy, dzikusa, no bo troszeczkę ci Japończycy zmienili w ogóle moje podejście do życia, takiego właśnie dzikusa stałem się dzięki tej herbacie między innymi, bo to jest jakby, no, tak jak mówię, połączona bezpośrednio z życiem Japończyków, to spowodowało to, że tak naprawdę się w tej herbacie zakochałem. W całej tej otoczce. Nie tylko tym, że to jest napój, że to jest liście i że to są te plantacje, tylko chyba cała ta właśnie otoczka, że tak naprawdę ta Japonia to jest herbata. I to jest dla mnie takie niesamowite właśnie w tym całym temacie, nie? Że to jest... Rytuał właśnie, że to tak naprawdę nie samo właśnie parzenie tej herbaty, tylko wszystko to dookoła, że całe życie Japończyków się bezpośrednio łączy z tą właśnie herbatą, nie? Mi się bardzo podobało w Japonii, kiedy podczas ceremonii parzenia herbaty ktoś powiedział, że nie można robić nic w tym momencie, że jakby jak parzysz herbatę, to parzysz herbatę tak. I kiedy czekasz 2 minuty na to, żeby ona się zaparzyła, to po prostu czekasz i tym się właśnie zachwycasz, nie? No bo jakby chodzi, Japończycy mają takie słowo, które teraz nie przytoczę po japońsku, ale ono mówi o tym, że ta chwila jest teraz i ona już nigdy nie będzie. Dlatego to samo to picie herbaty, też właśnie przeżywanie na przykład z innymi ludźmi tego, to jest właśnie ta chwila, którą musimy celebrować. Tak jak też picie kawy, nie? Spotykamy się z znajomymi na kawę, rozmawiamy ze sobą. Tak samo w Japonii jest to, myślę, że bardziej, jeszcze bardziej taki spirytualny sposób podchodzą do tego, że rzeczywiście to jest
życie, nie? Że to daje im, nie dosyć, że tą energię i to ten spokój, to dodatkowo to jest właśnie takie... Każde spotkanie biznesowe w Japonii to jest herbata. Każde spotkanie, tak u nas na przykład przychodzą znajomi, chcesz kawę? Nie? To w Japonii jest tak, że chcesz się czegoś napić, no to jest herbata, nie? Jakby nikt nie myśli o tym, że to będzie kawa, tylko zawsze jest ta herbata i to też trochę świadczy o twojej zamożności. Im wyższej jakości herbata, tym jakby, albo nawet niezamożności, może nawet o tym, jak bardzo chcesz tę konkretną osobę ugościć a może jakąś inną mniej chcesz ugościć, więc nie dasz jej takiej dobrej herbaty. Więc to też jest takie... Dasz jakby jej tutaj, z ryżem. Tak, to jest, znaczy tą z ryżem właśnie na przykład, nie? Tej najmniej lubię akurat, więc... A ja lubię też tą z ryżem. No ja wiem, ona jest bardzo popularna, bardzo popularna. Ja chodzicze wolę zdecydowanie. Chodzicze dla mnie to jest taka herbata. Chodzicze, przypomnienie redakcji, prażona. Prażona herbata z ogonków i starszych liści herbacianych. Nie? Piękny. Jak Majczo uwielbiam, już teraz rozumiem dlaczego jednak. Proste gusta. Tak, pospolite. Nie, no właśnie nie masowe. Odchodzi. Jest to bardzo taka, powiedzmy, smakowa herbata z Japonii, nie? I to jest, my lubimy chyba takie herbaty w Polsce, które są smakowe. No do tej pory mieliśmy chyba tego dużo, gdzie były jakieś tam owocowe herbaty, którego owoca nie widziałem na oczy. Perfumowane. Perfumowane właśnie. A Japończycy mają to, że właśnie fajne jest to w Japonii, że przez to, że jest tyle tych regionów i ta gleba jest tak różna, to te herbaty można naprawdę osiągnąć różne smaki. Mamy na przykład herbatę, która nazywa się sakura, wiśnia japońska. Ona nie ma, nie stała, nie leżała nigdy obok wiśni, ale przez to, że właśnie w tym konkretnym regionie, przez to, że jest taka gleba, to ona pachnie płatkami wiśni po prostu. Jak ją pijesz, to po prostu czujesz w nosie wiśnię, nie? Mimo tego, że ona nie jest perfumowana, nic tam nie jest dodawane, ale to właśnie spowodowało to i to jest właśnie to, że też właśnie przez to, że przez tak wiele lat ta herbata jest uprawiana w Japonii, to tak naprawdę ta genetyka, to miksowanie tych roślin ze sobą, czyli takie GMO powiedzmy, które znamy, no to jest w ogóle dla nich, oni są na bardzo wysokim poziomie pod tym względem, nie? Więc tutaj... Ja mogę gadać, Może jeszcze mamy dużo czasu. No w Polsce jakby herbata nie jest jeszcze tak popularna i możesz nam opowiedzieć, jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego, dlaczego. Ale właśnie chciałam zapytać, co twoim zdaniem sprawiło, że właśnie matcha stała się herbatą, która została tak popularna? Skąd ten fenomen? 80% kawiarni, które odwiedziliśmy, serwuje obecnie matcha, więc to jest naprawdę bardzo duży procent. I co twoim zdaniem wprowadziło matcha na salony? No tak, więc to jest dlatego, że my ją polubiliśmy w Polsce? Czy dlatego, że ją się pije gdzie indziej i Polacy stwierdzili, no skoro się w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu pije matcha, to w Polsce też będzie. Czy dlatego, że w ogóle zalewamy ją mlekiem i dlatego jest... Myślę, że to, że wszystko tak naprawdę. Że tak samo jak jest z tą Japonią. Każdy lubi Japonię za coś innego. Tak samo z matchą jest, że można ją lubić z różnych powodów. Jedni właśnie piją matcha dlatego, że ona jest trendy, tak? Dlatego ludzie na przykład piją matcha latte dowolnego miejsca, tylko po to, żeby się tej matcha latte napić. Inni piją matcha latte super wysokiej jakości ceremonialną, dla zdrowotności na przykład, albo żeby zamienić kawę. Inni piją matcha dlatego, że jest właśnie popularna w innych krajach, że przyszła w ogóle z Japonii, bo tak naprawdę taką ciekawostką jest to, że matcha latte powstała rzeczywiście w Japonii, ale ona powstała w znanej sieciówce na S. I ona się stamtąd wzięła, ta matcha latte. To nie jest tak, że Japończycy sobie wymyślili matcha latte, żeby to... Wycofujemy z oferty. No tak właśnie jest. Na szczęście my uważam, że z tą matchą, właśnie matcha jest tak uniwersalna, ten proszek, którym jest matcha, jest tak uniwersalny, że tak naprawdę można z tego zrobić wszystko. Te właściwości zdrowotne, które są, to też jest jakby... To jest taka kawa wśród herbat, nie? No bo mamy różne inne herbaty typu yerba mate, mamy wszystkie herbaty, które naprawdę zawierają kofeinę czy teinę. Kofeina i teina to jest jedno i to samo, tylko się po prostu inaczej nazywa, a związek chemiczny jest dokładnie ten sam, nie? To jest po prostu do takiego ułatwienia życia. No i że jedni piją właśnie z tego powodu, żeby się po prostu pobudzić, nie? Jedni po prostu, żeby się uspokoić. Więc jest tak naprawdę, kurde, jest tak dużo powodów, żeby pić matcha. Chyba nie rozliczenie. Tak samo jak dużo powodów jest, żeby pić kawę. Jedni piją też kawę, no wiadomo, gdzie jest tyle kawy, a tyle mleka, nie? Albo jakieś frappuccino, czy cokolwiek. Jest po prostu tyle rodzajów. I myślę, że matcha też ma w sobie właśnie tak samo dużo uniwersalności, jak kawa, nie? Żeby po prostu zrobić z nią wszystko. No kawę też mamy mieloną na przykład, tak? No, do tej pory pita jakaś taka, wiecie, nie? Jaka była kawa, nie? No a wspominałeś, że kawa cię za mocno pobudza i wolisz herbatę. I twoim zdaniem czym się różni to oddziaływanie matchy i herbaty od oddziaływania kofeiny. Dobra, to wygląda tak, że jakby każda herbata zawiera kofeinę i nawet dosyć sporo, nie? Zielona herbata szczególnie, no przez to, że jest tak najmniej procesowana. Tutaj też ilość kofeiny, to też inne rzeczy wpływają na to, ale... skupiłem się.
Ja już tak miałem, że już mówiłem coś innego. Już. Czekaj, jakie było pytanie jeszcze? Pytanie było o różnicę w kofeinie między kawą a herbatą. Ale to wytniemy, dobra. To jest tak, no, matcha zawiera sobie takie same, albo bardzo podobne pokłady kofeiny i L-teaniny. L-teanina uspokaja, kofeina pobudza, nie? Przez to, że te pokłady są bardzo podobne, no to te dwie rzeczy bardzo działają na siebie. Czyli to pobudzenie kofeinowe nie jest takie intensywne jak przy kawie, a to uspokojenie nie jest takie senne. Czyli jakby ta kofeina daje tej L-teaninie trochę kopa, a L-teanina trochę uspokaja kofeinę. I to jest właśnie takie super, że można się tak naprawdę rzeczywiście wyciszyć. Można, no ta matcha, ja na przykład jestem, no mam ADHD. Stwierdzone ADHD, żółte papiery, wszystko tutaj ten. I zanim zacząłem się brać prochy na to po prostu, tabletki, no to też jakby zauważyłem, że ta matcha rzeczywiście mi pomaga też jakby gdzieś tam, czy to jest placebo, czy nie, ale w mojej głowie to bardzo dobrze na mnie wpływało, bo rzeczywiście czułem, że kurde, ja mogę usiąść i mogę być spokojny, a niekoniecznie mogę się po prostu napić, dostać kofeiny i robić. Tylko mogę usiąść i robić, mogę zatrzymać się, pomyśleć i robić. I ta matcha właśnie to spowodowała u mnie. Dlatego tak bardzo ja się w niej zakochałem. Rzeczywiście trochę zmieniła moje życie, pomogła mi w tym, żebym stał się może lepszym człowiekiem, bo że to już jest takie, że jakoś super wysoko wychodzimy na to, ale rzeczywiście, no jestem trochę takim królikiem doświadczalnym, robię na sobie to, te wszystkie herbaty testujemy, sprawdzamy, jak one na nas działają rzeczywiście. Ja lubię trochę podejść do tego w taki sposób bardziej, no chemiczny, jak to działa na twoje ciało, mimo tego, że nie jestem moją nogą z chemii straszną, pani nawet do tablicy mnie nie chciała brać, nie? Ale dużo czytam o tym, jakby po tym wszystkim, nie? Jakby teraz, odkąd się tym zajmujemy, no to dużo jakby czerpię informacji i prosto z plantacji, i prosto też mamy no, takiego Bayera tak zwanego, który się łączy te wszystkie plantacje ze sobą. On nam bardzo dużo informacji przekazuje, wszystko możemy zawsze się dowiedzieć. I to jest takie fajne, że, no, że w tych herbatach się tyle dzieje, że ta wiedza może być gigantyczna tak naprawdę, że chyba to jest nieskończony temat w tym momencie, nie? No bo, mogę dalej mówić, ale już dobra. To do tematu innych herbat zaraz przejdziemy, ale może jeszcze zróbmy takie krótkie, szybkie 5 pytań o matchę. No, dobra. Pierwsze pytanie. Czym się różni matcha ceremonialna od takiej matchy codziennie? Dobra. Ceremonialna matcha najwyższej jakości, zielona herbata, czyli tęcza. Zacznijmy od tego. Jest herbata, która nazywa się tęcza, nie? Ona jest uprawiana pod plandekami przez około miesiąc przed zbiorami. Po to, żeby zakryć ilość słońca, które do tej matchy, do tej tęczy może dojść. Herbata musi trochę walczyć sobie o to, żeby o ten wzrost, więc te liście stają się takie bardziej, wiecie, nie? Mocne, nie? Ceremonialna matcha to są liście z pierwszego zbioru tak zwanego, czyli takie najmniejsze bobki są zbierane. I tutaj nie są wykorzystywane całe liście, wykorzystywane są tylko miękkie części. Te żyłki i ogonki są usuwane. Więc to właśnie powoduje to, ale że... Ale też niemarnowane. Z nich się potem robi inne herbaty. One idą dalej, nie? Są usuwane, tylko ten miąższ jakby z tej liści zostaje. Dzięki temu ta herbata jest taka delikatna. I tym się charakteryzuje ceremonialna matcha, że ona jest po prostu delikatna w smaku. Matcha kulinarna, bo to jest drugi rodzaj matchy, to są liście już z kolejnego zbioru. I to, przez to, że one są z kolejnego zbioru, są bardziej, i tu są już używane całe liście, no to ta herbata będzie bardziej intensywna w smaku. I no, też to jest jakby potrzebne, nie? No bo w momencie, kiedy robimy sobie matcha latte, czy pieczemy ciasto, czy cokolwiek, no to ta matcha musi być jednak czuć. Jakbyśmy takiej ceremonialnej matchy użyli, no to oprócz tego, że no, portfel boli, to druga sprawa jest taka, że no, po prostu ta matcha może być bardzo mało wyczuwalna, nie? Więc to tak naprawdę trochę ekonomicznie nie ma sensu zupełnie. Matcha kulinarna będzie trochę mocniej mielona, bo jest mielona maszynowo, nie? Więc tutaj ona będzie miała doskonałą rozpuszczalność, nie? Matcha kulinarna jest mielona ręcznie, na kamiennych młynach. Ceremonialna jest mielona ręcznie na kamiennych młynach. Uwaga, godzina 20 gram. Dlatego cena też o tym świadczy, nie? To są po prostu siedzą sobie ludzie i mielą takie kawy na takich właśnie młynach. No i ta matcha nie będzie aż tak mocno zmielona, chociaż to tylko pod mikroskopem zobaczycie, więc ona zostawia zawiesinę. No tutaj pijemy, zostawia zawiesinę trochę i później pijemy sobie wszystko. To jest pierwsze pytanie, na które mogłem odpowiedzieć pewnie szybciej. Ale... No właśnie chciałem powiedzieć, że i to była krótka odpowiedź. Świetnie, nie wiem, czy mamy tyle czasu w podcaście. Nie, dobra, mniej. To drugie pytanie, którą herbatę pijemy? Którą matchę pijemy? W sensie, no ceremonialną czy kuchenną? No i taką, i taką. Okej. Okay. I taką, bo i taka. To którą pijemy jak?
No macie ceremonialną, pijemy jak kawę speciality, bez niczego, zachwycamy się smakami, wszystkimi niuansami, które się tam dzieją. Mówimy, wow, wow, tutaj smakuje tak, wow, tutaj jest to, itp. Matcha kulinarna, no to to jest matcha, która, no nie ma co się zachwycać, to jest jak wino do gotowania, powiedzmy, nie? Więc tutaj dodajemy ją po to, żeby coś z niej zrobić, żeby coś było lepsze. Ona nadal ma dużo tyle samo kofeiny, ma dużo tej L-teaniny, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś pije to tylko po to matcha, żeby się pobudzić, albo po prostu, żeby mieć właśnie, zastąpić sobie kawę, no to matcha kulinarna jak najbardziej jest w porządku. Nie matcha ceremonialna, jak chcesz po prostu super zdrowo żyć. A ona jest też w różnym smaku? Czy... Zdecydowanie, zdecydowanie. No właśnie, bo ceremonialna musi być delikatna przez to, że ją pijemy samo, a kulinarna musi być dużo bardziej intensywna, więc ona po prostu ma więcej w sobie. Jest też kulinarna matcha, tak na przykład nasza, która ma też liście z pierwszego zbioru, nie? Po to, żeby właśnie ten smak jeszcze bardziej udelikatnić. Czy dla Japończyków to jest jednak bezczyszczenie picie matchy z mlekiem? Nie. Nie sądzę, żeby to było bezczyszczenie. Myślę, że oni podchodzą do tego bardzo nowocześnie. Myślę, że to my bardziej, poza Japonią, zauważyłem, że biali ludzie bardziej się przejmują tym, co się dzieje w Japonii, niż chyba Japończykom. Oni dla nich to jest... White people. Dla nich to jest po prostu naturalne, możemy robić, co chcemy, wiecie, o co chodzi. Jakby to jest, jeżeli uważasz, że masz wystarczająco pieniędzy, żeby sobie ceremonialną matchę pić z mlekiem, to rób to. To nikomu zupełnie nie przeszkadza. To nie? Wtedy, nie? To też ten smak jest trochę... No jest, nie? Ale to tak naprawdę nie możemy nikomu niczego zabronić, nie? To wszystko tak naprawdę zależy od ciebie. No nie powinno się do tego, do kawy speciality, do jakichś ziaren geisha czy Blue Mountain, też ludzie nie dolewają mleka, no bo uważają, że to jest świętokradztwo, nie? Więc chciałbym, żeby rzeczywiście było takie myślenie, bo ja uważam, że tak się nie powinno robić, no ale... No nie mogę nic powiedzieć, nie? Nie mogę zapomnieć, nie? Ale no nie powinno się. Uważam, że nie powinno się tak robić. No. Czwarte pytanie, bardzo krótkie. Hasen, czasen, czy jak się to cholerstwo nazywa? Czasen. Wszystko, co jest z herbatą związane, to jest cza. Cza herbata. Okay. Cza, bardzo... moju, ceremonia herbaciana. Nie? Wszystko jest jakby związane z cza. To było bardzo proste pytanie. Tak. I ostatnie pytanie. Czy trzeba, widzisz już czasem, czy trzeba tym czasenem wytrzepać te macze? Czy jak ktoś jednak ma taki, wiesz, elektryczny spieniarz do mleka, to może też oszukiwać w domu. Czy sitko jest konieczne? O, dobra. Ja uważam, że wszystkie sprzęty, które są do parzenia maczy, które zostały stworzone, są potrzebne, bo tak samo jak z kawą, jak parzymy dripa, no to mamy wszystko do siebie, ludzie wydają na mójne komandante pieniądze po prostu tyle, że no słabo się robi, ale wydają, bardzo dużo pieniędzy się wydaje na to i tak naprawdę ten proces cały parzenia kawy speciality, no to już jest jakiś rytuał. I tak samo jest z maczą, że tak naprawdę nie samo picie maczy ci daje to wszystko, co ten spokój, to pobudzenie, tylko ci daje to wszystko, co robisz wokół niej też, nie? Dlatego ta ceremonia herbaciana między innymi. Nie uważam, że jak najbardziej czasem... Czyli mówisz, że ta elektryczna trzepaczka z tym odgłosem trochę by odbierała z tego? Nawet nie chodzi nawet o to, że ona odbiera klimat, ale chyba odbiera... Znaczy nawet nie chyba, tylko jestem, no widzę dużo na Instagramie, że ktoś właśnie wlewa wodę do proszku i od razu włącza ten spieniacz i widzę po prostu, jak proszek się przykleja na ścianki od razu. Już tego, no choćbyś, nie wiem co zrobił, zdrapał to, no to dopiero to wtedy możesz zmieszać może z tą wodą, chociaż nie sądzę, bo to jest jak cynamon, jak już trochę wody dostanie, to się zrobi po prostu z tego błoto. Mhm. Jeśli słuchacie tylko tego podcastu na Spotify, to jest dobry moment, żeby go też zobaczyć i święte oburzenie Marcina, jak o tym opowiada. No, to jest po prostu, to jest marnowanie produktu. To jest po prostu marnowanie towaru, który kupujesz. Matcha to jest produkt luksusowy, trzeba tak to traktować i uważam, że trzeba traktować to z namaszczeniem. Po co są robione te szczoteczki? Szczególnie ta szczoteczka jest mega ważna. No bo ona jest wykonana w taki sposób, żeby ta wymiana woda, powietrze i proszek dokładnie w taki sposób się wymieszała, jak Japończycy 800 lat temu sobie to wymyślili, nie? No i do dzisiaj to jest robione. Wyobraźcie sobie, że takie czaseny są wycinane z jednej części bambusa ręcznie po dziś dzień. Te nawet najtańsze, które kupicie w sklepie, bo nie ma innej możliwości, żeby to stworzyć. Więc jakby do tego stopnia to jest robione. Pewnie tam w jakichś fabrykach gdzieś tam indziej, w Wietnamie, czy gdzieś tam, gdzie tam te takie najtańsze chińskie robią, no to też siedzą ludzie itp. Ale no ja mam czasem, który kosztuje 600 zł i nigdy go jeszcze nie wyciągnąłem z pudełka, bo on jest od artysty i on ma tam bodajże 500 włosków, taki najstandardowy ma około 100. Nie? I to jest po prostu sobie, że wcinasz te 500 włosków, to trzeba naprawdę pomyśleć sobie, wow, ktoś włożył w to mega dużo pracy, dlaczego ja tego nie doceniam, nie? I używam spieniacza z Ikei za 6 zł, tak? Cykl moich 5 pytań zakończyłem, ale mam jeszcze taki mały suplement. A jak często wymieniacie w kawiarni, u was w lokalu czaseny? Ojej.
My ogólnie używamy dwóch rodzajów czasenu. Używamy silikonowego czasenu i używamy... Czyli używacie silikonowego. Tak. My też używamy silikonowego w kawiarni, ale nie chciałem tutaj wprowadzać tego tematu. Czyli jest tak najbardziej okej. Okay. Coś a la wiertarka z zamontowanym czasenem na końcu nie jest okej. Okay. Też takie rzeczy widzę. Wkrętarka taka elektryczna. Tak, widziałem w Londynie ostatnio w jednym, gdzie tak robili. No okej, okay, nie, spoko. Ale no nie. Więc jakby silikonowe czaseny są super. My używamy... Na te bambusowe jak często się wymienia? No my używamy... bambusowych używamy tylko do ceremonialnej maczy, bo tutaj naprawdę musimy spienić to, żeby się pianka pojawiła, bo to jest fajne, bo to też trochę tę herbatę powoduje, że smak jest delikatniejszy. Tak. Więc tutaj używamy bambusowych. Myślę, że około miesiąca nam wystarcza. No bambusowy, bo silikonowy czasem, który używamy do matcha latte, no przez to, że to jest... No jednak większa popyt na coś takiego. No, mam ten silikonowy, myślę, że tak do 2 miesięcy daje radę, a później on się już tak nie zamyka. Z tego po prostu można zabić tym bardziej niż zrobić matkę. Okay. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl www.coffeespots.pl. No to teraz po cyklu krótkich pytań proponuję, żeby się... Z długimi odpowiedziami. Proponuję, żeby przenieść się troszeczkę w czasie. Jest rok 2018. Na poznańskich Jeżycach jest więcej zaułków, do których boi się wejść niż gastronomii i postanawiacie tam z Szotą otworzyć herbaciarnię. Tak. Jak wróciliście to się z Japonii, stało? Już to nakreśliliśmy na początku rozmowy. Tak. My na początku mieliśmy lokal w innym miejscu, taki mały, który nam nie do końca dawał to, co byśmy chcieli, bo ani projekt nie był nasz, ani nie mieliśmy tam toalety. A wiadomo, nie, cofnij się jeszcze parę minut. Jeszcze możemy się wcześniej. No, to jest 2017. Skąd w ogóle pomysł, że otwieramy takie miejsce momencie na Jeżycach? To wygląda tak, że jeszcze wcześniej, jakbym się cofnął, to by wyglądało tak, że poznajemy się z Szotą, znamy się tam mniej więcej. Że możemy od urodzenia opowiedzieć tę historię. Pewnie co tam w momencie mówi mi, o, że w sumie, ja, co ty tutaj w ogóle robisz w tej Polsce, nie? No, jak każdego pyta, co tutaj robi, w ogóle dlaczego Japończyk do Polski przyjechał nagle. No mówi, że on bardzo by chciał jakby tą japońską kulturę szerzyć i pokazać jak herbaty smakują japońskie, jak smakuje też kawa w Japonii, bo też jest zupełnie inaczej, też palona jest w zupełnie inny sposób. No i te japońskie słodycze i to wszystko, jego babcia, która miała takie miejsce dawno, dawno temu, tylko bardziej tradycyjnym sposób. I ja w tym momencie mając własną firmę inną i dodatkowo pracując jeszcze w innym miejscu, to ja mówię, stary, rzucam wszystko, nie? Robimy to. Jakby on mi to dał spróbować i ja mówię, człowieku, w ogóle ja nigdy nie jadłem tej słodyczy wcześniej. No wiadomo, moc gdzieś tam, nie? W jakimś tam sklepie, ale to już nawet nie porównujmy. Zrobił mi pierwszą matcha latte, która wyglądała inaczej niż dzisiaj, uwaga, ale nadal była mega dobra. Dostaliśmy propozycję od znajomej, żeby w pewnym miejscu, na takich, powiedzmy, targach się wystawiać raz w tygodniu, to nam pokazało, że naprawdę ludzie tam przychodzą, nawet zostaliśmy stamtąd usunięci, to już pomyślałem sobie, wow, to już chyba naprawdę musi być super. Najwyższą formą z... Tak, dokładnie, aż mnie zmotywowało to. Później dostaliśmy możliwość od kolegi, który miał wolny lokal i powiedział, no, żebyście nie musieli zakładać własnej firmy, nie, bo nie wiadomo, czy to w ogóle pójdzie, czy to komuś się spodoba, to spróbujcie tam. No to właśnie mówię, tam różowe podłogi, zielone ściany, więc to nie do końca był nasz klimat. No, zielone ściany może... bardziej. No i po... Zależy od odcieniu. Tak, i po pół roku pomyśleliśmy sobie, no kurde, no nie możemy nawet podawać w ceramice nic, bo tam nie mieliśmy nawet toalety dla gości, więc wszystko musiało być w papierze i to nie jest to, czego my chcemy, więc szukamy lokalu. O Jezu, to było... No ciężko było znaleźć takie miejsce, jakie chcieliśmy, bo Szoty wymóg to było, on chce po prostu na bocznej uliczce, żeby to było. Więc Jeżyce były takie najbardziej chyba takim pierwszą myślą, no bo to jest takie fajne miejsce, które trochę bardziej przypomina Berlin niż cały Poznań, więc fajny klimat. Znaleźliśmy miejscówkę, gdzie ktoś już ją wynajął, się okazało. No ja wykonałem kilka telefonów i przekonałem pana, że jednak nie otworzy się to, co tam chcieli, tylko się otworzymy my. Szybko to się, dosyć szybko to się wydarzyło. No i my byliśmy, chyba, wydaje mi się, że byliśmy popularni chyba od samego początku, no bo byliśmy ciekawostką, nie? A też słyszałem dużo głosów takich, że
otwierać taką miejsce, taki design i w ogóle tylko, żeby japońskie słodycze podawać i herbatę, nie? Więc jakby było takich dużo negatywnych rzeczy, ale no to jest nowe, nie? No więc jakby też się nie spodziewaliśmy tego, żeby wszystkim się to smakowało. Przede wszystkim ja też nie chcę, żeby to wszystkim smakowało, no bo to nie będzie wyjątkowe już, tak? Więc fajnie, że jedni lubią, jedni nie lubią. No i tak, o, mamy, nie? No i jest kawiarnia w Poznaniu, później... Sam użyłeś tego określenia, okej, okay, uff. Kawiarnia. Nie chcę tego nazywać herbaciarnią nawet do końca. No nie, w Polsce to herbaciarnia to jest inne miejsce. Mogę to no. powiedzieć? My nazywamy się japońskim Starbucksem po prostu, nie? Takim, po prostu takim, no bo my mamy tak pomiędzy trochę, wiecie. Z jednej strony mamy tą taką bardzo tradycyjną, super wysokiej jakości te herbaty, ale z drugiej strony mamy oryginalne napoje, które Shota stworzył, znając je z innych miejsc w Japonii, więc jakby mamy rzeczy, które możesz się napić w Japonii idąc typu właśnie matcha latte, jest taka, jak robimy się w Japonii, nie? Czy tam jakiś yuzu ginger soda, jakieś takie smaki japońskie, a z drugiej strony macie te super tradycyjne rzeczy, więc staramy się łączyć to w mocny sposób, w taki sposób, żeby właśnie wszystko było takie 50-50, więc nie jestem w stanie się nazywać herbaciarnią. Kawiarnia to jest chyba takie ogólne słowo, nawet nie chodzi już o kawę, tylko po prostu o takie miejsce. Kawę też mamy, więc jedną, ale jest, więc myślę, że kawiarnia jest bardziej niż herbaciarnia. Ale to jest też super, że właśnie łączycie jakość z gustami klientów. Wydaje mi się, że wielu kawiarniom tego brakuje, że jest jeszcze dużo kawiarni, które jakby są dokładnie nastawione na to, że to musi być taka przelewowa kawa, bez dodatków i trochę się boją iść w to, czego ludzie naprawdę chcą. Czyli syropów, cukru, gazowanych napojów i powiem tak dalej. Wam nawet, że to chyba jest tak, nawet w herbaciarniach tak mam wrażenie, że tak jest, bo my mamy to szczęście, że współpracujemy bardzo tradycyjnymi plantacjami, które istnieją od X lat, ale tam ludzie, którzy je tworzą, oni bardzo nowocześnie do tego podchodzą, nie? Więc u nas, tak jak powiedziałem wcześniej, że chyba biali się ludzie bardziej przejmują tym, co myślą sobie Japończycy, niż sami Japończycy, bo Japończycy idą bardzo do przodu z tym wszystkim i jak my rozmawiamy z panami z plantacji, to mamy wiadomo, z herbatą zieloną jest tak, że tutaj odpowiednia temperatura, odpowiedni czas parzenia itp., tak? No panowie na plantacji nam mówią, nie, herbata ma smakować tak, jak ty będziesz chciał, żeby ona smakowała. Zalejesz sobie taką temperaturą wyższą, będzie bardziej gorzka. Zalejesz niższą, będzie bardziej delikatna smaku. Taki z jednej strony będzie miała więcej kofeiny, z drugiej nie. To wszystko zależy tak naprawdę od ciebie. Więc ja bym chciał, żeby to zrozumieć bardziej, nie? Że tak naprawdę to jest dobra zabawa i nie powinniśmy tego wynosić nie wiadomo jak, bo to już nie może być takie ekskluzywne, nie? Wiecie, to nie może być taki... Właśnie dlatego ta herbata nie może stać się taka nie staje się jeszcze taka popularna, bo kawa już jest takim tak naprawdę właśnie bazą, nie? Że mamy tutaj desery z kawy, mamy tiramisu, mamy, i to jest na porządku dziennym, mamy kawy mielone, możesz kupić sobie ziarna, masz ciemnopalone, jasnopalone, jakieś tam różne rzeczy i to jest na porządku dziennym, a z herbatami właśnie tak nie jest. Ludzie myślą, że to musi być tak i tak i tak i tak, nie? A wcale nie musi być. No wiadomo, że trzeba się tam jakichś zasad trzymać, ale znowu nie do końca, nie? Że to naprawdę jest... A ja właśnie miałam odwrotne wrażenie, że z kawą jest tak, że musisz mieć tam, nie wiem, między 94 a 96 stopni, żeby ją zaparzyć, musi być zmielona dokładnie na tym kliku, na komendantę i tak dalej. A z herbatą, że właśnie jest tak, jak ty mówisz, że jeśli zalejesz ją 60 stopniami, to będzie pijalna, jeśli zalejesz ją 85, to też będzie pijalna, nie? Tak, ale myślę, że to właśnie chyba trzeba zrozumieć to, kiedy będzie inaczej. Tak, że tak, dlaczego tak, 60 tak, smakuje inaczej, dlaczego kiedy 80 smakuje inaczej. Jak już masz tą taką wiedzę, mi właśnie mniej więcej, co powoduje to i powoduje to, no bo na przykład kofeina ma gorzki smak, nie? Więc, a w herbacie jest tak, że im wyższa temperatura, tym więcej kofeiny się uwalnia. Czyli automatycznie herbata staje się bardziej gorzka, nie? Więc jakby, jak to zrozumiesz już, no to już wiesz o tym, że ej, chcę mi kofeiny, albo chcę, żeby herbata była delikatniejsza, no to automatycznie zaleję ją niższą temperaturą, nie? Mm-hmm. I to wystarczy i tyle. Z jednej strony mamy te zasady, ale one są tak naprawdę dyktowane tym, czego my potrzebujemy od tego. Wydaje mi się, że nie powinienem tego mówić może? Herbata jest bardziej uniwersalna niż kawa? Więcej możliwości można. Kontrowersyjne słowa padają w tym podcaście dzisiaj. Przepraszam wszystkich miłośników kawy. No skoro już to powiedziałeś, to akurat pociągnijmy ten wątek, bo on się pojawiał też w innych rozmowach. Czy herbata ma szansę w Polsce, ale też w innych krajach, w cudzysłowie zachodnich, stać się drugą kawą? Myślę, że w Europie Wschodniej może kawa nie jest aż taka popularna. Wydaje mi się, że już dalej Niemcy, bardziej na zachód, to ta herbata jednak jest trochę wyżej, nie zielona, ale w ogóle jest bardziej traktowana, lepiej traktowana.
stronę. Tutaj mi się wydaje właśnie, że przez to, że, no tak jak powiedziałem, mamy takie trochę myślenie, że to jest taki bardzo ekskluzywny produkt i są też bardzo ekskluzywne produkty, typu herbata Gyokuro, gdzie tutaj naprawdę trzeba z minutnikiem siedzieć i mieć termometr, żeby ją zaparzyć, bo inaczej nie ma sensu po prostu jej posiadania, ale są herbaty też, które są bardzo łatwe w zaparzeniu. I też, żeby ludzie wiedzieli to, że green tea to nie jest po prostu green tea, tylko że tych herbat zielonych jest tyle, że no to jest nie do zliczenia i każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. I w momencie, kiedy ta wiedza jakby dojdzie do ludzi i to jest nasza taka misja, to wtedy mi się wydaje, że te herbaty mogą stać się może na poziomie kawy, chociaż nie wiem, czy aż na poziom kawy wyjdą kiedykolwiek, bo nawet w Japonii kawa jest popularniejsza niż herbata, nie? Kawiarni speciality z kawami jest więcej niż herbaciarni w tym momencie, są bardziej popularne, bo to jest zupełnie inaczej traktowane, nie? Więc nie sądzę, żeby herbata stała się bardziej popularna albo do tego samego poziomu doszła co kawa, ale uważam, że to jeszcze nie jest jej pik. Herbat, nie? Że jeszcze to jest nie jest jeszcze ten moment i moment jeszcze nadejdzie, że będą traktowane rzeczywiście z większym miłością, z takim większym jakby serio, brana na serio. Nie? Podoba mi się bardzo twoje spojrzenie, bo moje spojrzenie jest trochę inne, że jednak herbatę traktujemy jeszcze jako trochę to wspomnienie herbaty z torebki, czyli herbaty ekspresowej. Dlatego pójście do kawiarni, herbaciarni i wydanie iluś tam złotych na świetnie zaparzoną herbatę, trochę ludzie mają jeszcze, niektórzy, mówię o starszym pokoleniu, młodszy tak, już nie, tak. Mają takie podejście, ile za wrzucenie herbaty z tego szczura, tak, ile ja mam płacić w kawiarni, przecież to powinno kosztować 6 zł. To też jest prawda, taka, że mamy rzeczywiście tą... I to prowadzi do kolejnego pytania, które na pewno Aga będzie chciała zadać, ale to może jej zostawię jeszcze. A ja dlaczego herbata jedno... jest tak traktowana? No, i powiem tylko jedną rzecz, że w Japonii jest bardzo dużo marek, bo w Japonii jest bardziej tak, że się myśli o marce herbaty i to wiemy, że ta herbata będzie dobra, nie myślimy nawet skąd ona pochodzi. I różne marki herbaciane, które są naprawdę bardzo wysoko wynoszone przez Japończyków, którzy mają super matcha, którzy mają super sencha, mają super gyokuro, oni też mają swoje wersje herbat w torebkach. I to jest zupełnie normalne, jakby nikt o tym nie myśli, że to jest coś złego. Mi się wydaje, że my mamy właśnie takie trochę spaczone myślenie na ten temat torebki z herbaty, dlatego, że... Jak są kapsułki, z kawą. Że do nas trafiają tej złej jakości herbaty od samego czasu. Przecież jak moja mama zawsze piła zielone herbaty. I ona, zielone herbata to, wiecie, zdrowe, ale niedobre, gorzkie, no ale muszę wypić, bo to zdrowe, nie? I my otworzyliśmy na HP, moja mama zaczęła przychodzić i ona zaczęła pić zielone herbaty i mówi, przecież to nie jest zielona herbata. Ja mówię, no jak nie jest zielona? Tak smakuje zielona herbata. I całe po prostu życie mi się wydaje, że się obróciło do góry nogami, nie? Bo jakby to, że myślałem, że to jest właśnie to, te torebki, napisane zielona herbata, gorzki napój, niekoniecznie nawet w zielonym kolorze. Okazuje się, brązowym. Że to, albo nawet brązowym, okazuje się, że to nie jest zupełnie to nawet, co tak naprawdę jest, nie? Tak, no i drugim tym skojarzeniem, które jakoś tak odrzuca ludzi od herbaty, wydaje mi się, że jest to, że ludzie myślą, że herbata to pije się, kiedy jest się chorym. I to jakby to nie jest takie, że idziesz sobie do kawiarni i pijesz sobie herbatę, tylko po prostu jak już masz, nie wiem, boli cię brzuch, masz gorączkę, cokolwiek, to wtedy pijesz herbatę. No bo ogólnie też tak jest trochę, że w Japonii w ogóle herbata też jest, przyszła do Japonii z Chin jako lekarstwo. Mhm. W Japonii też ona na początku była w taki sposób traktowana, że ona ci właśnie daje bardzo dużo dla twojego organizmu, dlatego tych herbat jest, szczególnie właśnie gyokuro, którą się pije w takich ilościach, tylko po to, żeby wrzucić w to siebie to wszystko. Więc to rzeczywiście jest gdzieś tam jako to lekarstwo, ale ta kultura po prostu herbaciana tam taka jest. U nas też mam wrażenie, że jest tak, znaczy nie mam wrażenia, tylko tak naprawdę jest, że u nas napary nawet są nazywane herbatami. Czyli ktoś sobie zbierze kwiaty z łąki, połączy z tym wszystkim i to jest herbata, nie? Więc ludzie mają takie właśnie, że nie do końca wiadomo, co tą herbatą tak naprawdę jest. Nie? Z kawą to jest określone, widzisz, tak wygląda kawa. Z herbatą tak naprawdę... Wszystko, co jest ususzone i może być w torebce, albo zalane wodą, może być herbatą, nie? W naszych polskich. To wracam trochę do tego pytania, ja zadaję je wszystkim i nawet napisałam je gdzieś w przewodniku. Otóż, to jest pytanie / stwierdzenie, no bo... Pytanie tak z tezą. No bo tak jak idziesz do kawiarni specialty i z namaszczeniem ktoś ci parzy dripa i dokładnie tam to zmielenie i ten punkt... kliknięcie na komandantę i dokładnie tam temperatura i to wszystko, o czym rozmawialiśmy. No a z herbatą jest trochę tak, że ktoś przychodzi i mówi, proszę i niech się trochę poparzy. No i wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której idziemy do kawiarni i ktoś nam daje dripa
stawia go nam na stole i mówi, niech się tutaj niech trochę się poleje. Tak, ktoś ci na przykład zaleje, jest taki dripper, który się nazywa Clever, ktoś ci go daje i mam mówi, go w domu. Mówi, za 2 minutki sobie mniej więcej przeleje. No i z czego twoim zdaniem to wynika? Dlaczego tak się dzieje, że ta herbata jest traktowana w tak odmienny sposób? No właśnie to, myślę, że to jest szczególnie, przede wszystkim brak wiedzy i brak naszej jakby kultury herbacianej. Nie mamy jeszcze takiej kultury herbaciarnej rozwiniętej i rzeczywiście ta herbata jest takim dodatkiem obok, nie? Mamy herbatę, to taką poproszę, nie? Albo sencha, nie? Ktoś poprosi zieloną herbatę. No i często też jest tak, nawet no idąc do japońskich restauracji, dostajemy herbaty i ktoś przynosi dzbanek i tam są te liście nadal i one tam leżą i Jezu, leżą. Tak. I leżą. Tam, ile one tam są? No nie wiem, niech się poważy. A ile mają? No właśnie, to jest właśnie to, nie? I mam wrażenie, że cała ta reakcja łańcuchowa wychodzi, bo typu idziesz do takiej japońskiej herbaciarni, restauracji, wypijesz taką herbatę i to po prostu idzie wszystko dookoła, nie? A później, nie daj Boże, taka osoba, która była i się zainspiruje, mówi, też będę miał u siebie zieloną herbatę. I dokładnie to samo idzie, nie? I te kawiarnie właśnie działają w ten sam sposób. Więc dlatego my sobie tak wymyśliliśmy, że trochę taką naszą misją właśnie jest to, żeby pokazać, że te herbaty są rzeczywiście różne, nie? I dlatego mamy też u siebie herbaty i speciality, i herbaty codzienne, nie? Które są łatwe do zaparzenia. Albo... Właśnie, tak, herbaty speciality i herbaty organiczne. Ja jeszcze chciałam zapytać o różnicę, właśnie, ale to tak się wcięłam wypowiedź. Dobrze, to mam teraz powiedzieć? Przepraszam. Czym są herbaty speciality, a czym są codzienne? Czym są herbaty speciality, czym są herbaty codzienne i czym się różnią herbaty organiczne od nieorganicznych? W Polsce, /Europie i Japonii. Świetnie, że na koniec rozmowy wrzucamy jeszcze taki lekki wątek. Taki dokładnie na pół minutki. Nie, ale nie, to myślę, że to będzie dosyć szybkie. No herbaty... Marcin, nie obiecuj. Dobrze, jak ja się rozkręcę, to jest... Tak, z herbatami... Nie sądziłem, jeszcze wejdę ci w słowo, uwielbiam to robić. Nie sądziłem, że w tej rozmowie będzie tyle energii. Myślałem, że rozmowa o herbacie będzie taka... Nie, herbata jest bardzo ekscytująca. Że zaczniemy od... I potem... Właśnie herbata jest... Na tej nucie pójdzie ta rozmowa. Tak, trochę edukacji na sam koniec, ale właśnie herbacie lubię bardzo to, że to jest bardzo dużo niewiadomych, nie? Z tym wszystkim jest bardzo dużo informacji, tak naprawdę, które nie do końca są prawdziwe, albo są tam w ogóle nie są prawdziwe. Z herbatami jest tak, że mamy te dwa rodzaje herbat, tak jak i z kawą. Mamy herbaty, które są do użytku codziennego, kawy do użytku codziennego, herbaty do użytku codziennego i mamy kawy, które rzeczywiście ty musisz poświęcić czas na to, żeby je zaparzyć. Tak samo jest z herbatami speciality. Herbaty speciality będą herbatami dużo wyższej jakości. Będą herbatami, które można liście zalać kilka razy i osiągamy różne smaki dzięki temu. Więc to jest trochę, powiedzmy, herbata, którą trzeba się trochę pobawić bardziej, nie? Że już nie jest takie, że po prostu sobie zaleję i mam. Herbaty codzienne, czyli typu hodzicza, to są już herbaty procesowane, czyli herbaty, które są na przykład prażone, albo są tylko z ogonków liści zrobione, z jakichś tam powodów, nie? No i one to są herbaty, które po prostu mamy temperaturę plus minus taką i taką i zalewamy sobie minuta, done, nie? I więc... Taka jest główna różnica, nie? Że tutaj cenowo, coś wiadomo, jest to droższe. Nie? Więc taki japoński, typowym japońskim domu na przykład, więcej znajdziemy herbat typu hojicha, genmaicha, sencha, taka baza, niż takie herbaty typu gyokuro, nie? No bo to jest po prostu dla ludzi, którzy są rzeczywiście się już tym bardziej interesują, nie? Jeżeli chodzi o różnicę między herbatami, to jest mój ulubiony w ogóle temat, organiczne i nieorganiczne herbaty. No to głównie polega na tym, że jakby, no Japonia uprawia herbaty od XII wieku. Może wcześniej, nie? Ale matcha jakby zaczęła się, tu mówimy głównie o matchy, zaczęła w Japonii popularna być w XII wieku, kiedy przybyła sobie z Chin. No i wiadomo, nikt wtedy nie myślał o tym, no wszystko było wtedy organiczne, nie? No nie oszukujmy się, no bo to były czasy, kiedy wszystko było organiczne i matcha była tylko ceremonialna, nie? No bo wtedy nikt matcha latać sobie nie myślał, że sobie zaparzy w XIII wieku czy XIV. Tylko ludzie pili to po prostu tak, jak powinno być, nie? No Starbucks, jakby był w XIII wieku, czy Starbucks, to oni już by kąpali się pieniądze dawno. Już pewnie już tak jest. No i mamy te, więc wszystkie te miejsca, które są, tutaj jest taka trochę walka, nie? Między tymi organicznymi, słowo organiczne, to jest takie słowo, które trochę sprzedaje produkt, znaczy nawet nie trochę, tylko bardzo. Ludzie często mylą to z ekologią, nie? Że to jest ekologiczne. No właśnie, no nie zupełnie. Mamy te plantacje w Japonii, które no od 800 lat są te plantacje, tak? No i wszystkie plantacje są używane w taki sam sposób, jest ta sama metoda uprawy. No i używane są te same jakby składniki po to, żeby te rośliny chronić, bo rośliny, zielona herbata jest bardzo uwielbiana przez szkodniki. Więc musimy używać pestycydów, które będą chronić pola, żeby po prostu sobie nie przyszło i rośliny mogły mieć pełen wzrost. Nie tak sobie Japończycy wymyślili, to jest regulowane przez rząd japoński, więc absolutnie nie wpływa to negatywnie na herbatę, a tym bardziej na życie ludzi, no bo jak wiadomo, wiemy, no Japończycy wyglądają wiecznie młodo i są jeden z najdłużej
najdłużej żyjących narodów, nie? Więc... I najbardziej przepracowanych. Nie, myślę, że to Korea, jest najbardziej przepracowana. Japończycy są bardzo, oni dbają o swój czas, myślą o sobie bardzo, więc tutaj nie ma przepracowania. Myślę, że jest ta kultura pracy bardziej taka wielka, dlatego chyba jest tu przyłożenie, że herbata japońska jest zawsze Zamykam najlepsza. Zamykam ten off-topic. Tak. Koniec. No, więc a pierwsza organiczna plantacja w Japonii powstała w 1940 roku. Więc już te analogicznie myślę sobie, no to te wszystkie miejsca, które są dobre do uprawy herbaty, przez te 800 lat już zdążyły zostać zajęte. Oczywiście są też plantacje, które zostały przejęte przez tam, bo zostały opuszczone na przykład, czy tam ród się już nie przedłużył, więc zostało sprzedane to miejsce, więc tam zaczęły być uprawiane herbaty organiczne. I to jest też taki trend w Japonii trochę, bardzo mało, bo to tak naprawdę taki popyt na takie organiczne herbaty w Japonii to jest 5% mniej więcej ze wszystkich tych plantacji, czy w ciągu 80 lat tak naprawdę to nie jest zbyt duży wzrost, może w ciągu ostatnich 10, przez to, że to jest właśnie modne. No i różnica głównie jest taka, że herbata z tradycyjnej japońskiej plantacji, przez to, że jest chroniona przez rośliny, ma normalny wzrost. Czyli ta roślina może urosnąć do samego końca. Wszystkie po prostu soki można z niej wycisnąć. Herbata organiczna przez to, że no, trzeba się śpieszyć troszeczkę z tym, to automatycznie no, ta herbata nie będzie tak już rozwinięta, ta roślina. No i nie chcę powiedzieć, że herbata organiczna jest gorsza. Nie chcę powiedzieć tego, ale chcę powiedzieć tego, że tradycyjna herbata jest lepsza. Po prostu. Więc jakby użyłem słowa po prostu, że jest lepsza. Może inaczej, ona po prostu smakuje jak w Japonii. Tak, smakuje jak w Japonii, nie? Mamy coś takiego też, że jest są takie zasady też, nie? W Japonii. Robiłem taki mały research też w kontakcie z plantacją na ten temat. No i są takie zasady, żeby herbata mogła być organiczna w Japonii, no to ona musi mieć certyfikat JAS, czyli rządu japońskiego, nie? Musi być zatwierdzone. A Japończycy są bardzo skrupulatni, jeżeli chodzi o wszystkie zasady. Więc automatycznie organiczna plantacja może się znaleźć w sporych odległościach od zwykłej plantacji. Ponieważ wiatr, wszystko może przenieść te pestycydy na tą organiczną plantację. Czy to się dzieje, czy to się nie dzieje, nie wiemy tego. Ale w tym momencie taka plantacja organiczna może stracić swoją licencję na to, nie? Więc no, ludzie tego nie robią. No i w Polsce nie widziałem organicznej herbaty z certyfikatem JAS z Japonii, więc tutaj trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście ta herbata w Japonii byłaby organiczna, nie? Czy ona tylko w Europie jest organiczna, bo Unia Europejska ma inne zupełnie zasady, czy ta herbata jest organiczna, czy nie jest organiczna, bo może tak wcale nie być, tylko się sprzedaje ją nazwą, nie? No i nie? To jest taki kontrowersyjny temat, to jest bardzo uważam, ale to jest taka rzecz, którą trzeba wiedzieć, nie? No bo troszeczkę jest tak, że też organiczne herbaty są droższe często z Japonii, te, które są ściągane, głównie z tego powodu, że no, tak jak mówiłem, myślimy, że to jest ekologiczne, nie? Jak mamy rośliny, które nie mają mniejszy wzrost, szybciej się to musi dziać, to automatycznie musimy poświęcić większe pole po to, żeby móc konkurować z innymi plantacjami, a żeby móc mieć większe pole, to musimy mieć też więcej pracy ludzi. W tym wszystkim, tak? Więc to nie jest ekologiczne zupełnie, nie? Nie ma organiczność zbyt wiele wspólnego z ekologią, tak? I to była ta krótka odpowiedź. I to jest ta krótka odpowiedź, tak. Zajęliśmy wam dzisiaj, słuchaczom podcastu i słuchaczkom, troszkę więcej czasu niż w poprzednich odcinkach, ale też dlatego, że do tej pory było 6 odcinków o kawie i no to właśnie, jest no jak właśnie. Na razie jedyny o herbacie, więc no, trzeba będzie, że będzie jeszcze 6 o herbacie, nie? No, ja mam jeszcze materiał na 6. Parytet. Szykujemy zagłą taki przewodnik, wiesz? T-Spot Polska. Musisz tylko otworzyć trochę więcej miejsca. Ale to będzie taka cienka broszurka, tak naprawdę. 16 stron, z czego 4 na lokale, a reszta krótkie artykuły. Aga, masz jeszcze sekundę? Mam. Dobrze. To ja mam jeszcze jedno pytanie. O Jezu, ja tak nie damy radę? Tak, ja się nie śpieszę nigdzie. Dobra. A w jakim, gdzie na świecie byłeś w najciekawszym matcha barze? Najciekawszym matcha barze? I żebyś najlepiej nie powiedział, że to nie w Japonii. Ale nie musisz. No bo w Polsce matcha barów jest niewiele, więc o ile w ogóle wy wasze miejsce nazywacie matcha barem, wiem, nie wiem, czy tak... gdzie bym chyba powiedział, że najlepszym, no ale to jest sieciówka z Japonii. Okay. No dobra, ale tak, Londyn bardzo mocno stoi matchą. Londyn to w ogóle, Japończycy nawet mówią na to, że to jest takie małe Tokio. No nie małe, ale no to jest taki odpowiednik Tokio w Europie, nie? Tam jest tak samo, ludzie podchodzą do tego tematu, jak Japończycy, nie? Rzeczywiście Japończyków też jest bardzo dużo w Londynie. Więc tam tych, czy są sieciówki rzeczywiście z Japonii, które przyjechały, czy są ludzie, którzy otwierają to Japończycy, to oni naprawdę nie piłem złej maczy w Londynie i tak naprawdę no ja nie jestem fanem matcha latte, nie? Przyznaję się od razu. U nas piję, jak mamy takie sezonowe, są różne, które bardzo lubię, z truskawkami na przykład itp. Spice matcha. Dynia nie. Ale najbardziej lubię ceremonialną matcha, ale jak jestem w Londynie,
to naprawdę chodzę do tych wszystkich miejscówek typu Omotesando, to jest taka bardzo znana z Japonii sieciówka, gdzie naprawdę ta matcha jest mega dobra. Tam fajne jest bardzo podejście do tego, że macie matchę z mlekiem, no bo oni tam raczej ceremonialnie nie parzą, ale macie matchę z mlekiem, wybieracie sobie, co chcecie, żeby w niej było, czy ma być słodkie, czy ma nie być słodkie. Więc uważam, że Londyn ogólnie, w Londynie tak naprawdę jest bardzo dużo miejsc, które naprawdę można się napić bardzo dobrej matchy. Omotesando ostatnio zrobiło na mnie super dobre wrażenie. Jeszcze jest jedna, której nie pamiętam teraz nazwy, a powinienem. Gdzie robią też super lody z maczą, ale to wszyscy myślę, że będą wiedzieć, gdzie gelato maczowe jest w Londynie, w Chinatown takim londyńskim, tam można się napić. Dobrze, ostatnie pytanie, ale naprawdę musi być krótka odpowiedź. Tak albo nie. Co można zrobić, żeby pić lepszą herbatę? Tak teraz, już od dzisiaj. Przyjdź do Hapa, to mamy. Wow. No i dobra. Też odpowiedź. Nie, są miejsca, które można polecić w Polsce. Uważam, że jest czajownia na przykład we Wrocławiu, gdzie naprawdę się napicie super dobrych herbat i to nie tylko japońskie herbaty, tylko z całego świata. My jesteśmy akurat herbaciarą speciality, japońską herbaciarą speciality, więc jeżeli chcecie się napić japońskich najlepszych herbat, no to daję sobie rękę uciąć, że my będziemy mieć najlepsze, jakie się jesteście w stanie napić. Mamy bezpośredni kontakt z plantacjami, bezpośredni kontakt ze wszystkim, co jest możliwe, żeby takie herbaty się napić. I ta odpowiedź miała być krótka, ale dobrze, przyjmujemy ją, zmieści się jeszcze. A masz TikToka? Nie. A, szkoda, bo chciałem powiedzieć, że można ciebie obserwować na TikToku. No i nie, mamy, jest YouTube. Jest Instagram, gdzie nagrywamy ostatnio właśnie, robimy dużo nagrań, jak parzyć matchę, czym są te wszystkie narzędzia. Będziemy też mówić dużo o naszych słodyczach, bo te słodycze też są bezpośrednio połączone z herbatami, bo po to też zostały stworzone między innymi. Więc tam można wszystkiego się dowiedzieć. Ja też tam tak dużo gadam jak ten, więc one mają po 4,5 minuty te filmiki. Więc zapraszamy na kontynuację, zapraszamy tutaj tak, na kanały. Na żywo też pogadamy. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Hapa to mamy. Do odwiedzenia nie tylko w Poznaniu, ale także w Warszawie, tak, przychorzej. Od ilu działacie w Warszawie? No w Warszawie jesteśmy od grudnia 2022, więc zaraz nam miną 2 lata jeszcze. No. Trochę i będzie 2 lata, wow. No Poznanie nam za 2 dni mija 6. Gratulacje. Nie, 6, zaczyna się 6, czyli 5, tak. Dobrze. No tak, żeby jak najdłużej. Nikt nas jeszcze nie skąpiował od tylu lat, więc myślę, że... Dużo dobrej herbaty na urodziny. Tak. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dzięki. Dziękuję. Kropka. Koniec. Dziękuję. Dzięki. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.